Dlatego ten moment tego krzyżowania tych rąk, tak, tutaj jak będziemy przechodzić w ten sposób, no jest po prostu nie do końca ciekawy. Ja wolę łapać na krzyż, tak, czyli łapię tutaj i tu oczywiście mogę go naciągnąć, tak, mogę sobie go tutaj zarzucić na różne sposoby. Złapać, patrzcie, że jak go wróciłem, ciężko jest na rękę, złapałem drugą rękę, tak, tutaj, patrzcie. Opracuję nogami, ja już tutaj rozłożę, już tu będę pracować, już tu będę wchodził. Tak? To jest kwestia samej pracy. Może być sytuacja taka, że ja już podejdę tu, tak, będę łapał, ale on mi złapie, nie tak, od za Achillesa, tak? Złapie mi Achillesa tu, tylko stopą, za dłonią, tak? Pomali się po prostu, tylko otwarta garda. I tu kontrolę, tak? Złapał mi nogę, mam problem z zerwaniem. Tu jako tako nie mam problemu, jestem tu, tak? Wystarczy, że wejdę i pociągnę rękę do góry. Tak? Jestem z powrotem. Tu już mogę pracować. Może być sytuacja, że ja tu będę pracował, a on mi złapie. Nie, rękawek, kiszonkę. No i tu teraz już będę miał problem z przejściem. Też nie ma problem, bo tutaj właśnie mam moją nogę. Step tak zwany, czyli przytepnięcie. Już jestem tu, gdzie chcę być. Już jestem daleko. Tak? Czy jeszcze raz? Mam tu, złapał mnie, obracam, stop, odsuwam się, przekładam ręce, jestem tu, złapał mnie tu, tak, hop, odsuwam się, jestem tu, tak, to dwie takie dwa elementy, więc się nie złapie. Jeżeli on mnie złapie pająka, tu, to bardzo fajny ruch, odsuwam się od tyłu, moje ręce idą do środka, jestem, tak. To sobie próbujemy wszystko. I teraz co robimy dalej? Dobra, no, daj, złap. Złapał mi nogę, wziąłem rękę, oderwałem, przełożyłem sobie ręce, złapałem sobie prawą ręką do jego prawą nogę. Teraz co robimy? Moja prawa noga idzie do przodu. Raz, dwa. On mi się próbuje bronić. Teraz złapuję jego nogę. Tu będę pracował, tu sobie go jestem w stanie ustawić. Ale trzymając tylko od stopy, on tu nogami, jak teraz no, będzie się zabijał, kombinował, tak? Więc jeżeli mam możliwość, łapię niżej. Mogę też złapać tu. Czemu? Teraz mi nogę daj. Tu już mam więcej siły, żeby sobie tutaj z nim pracować, tak? Mogę też złapać tu do ubrania. Tutaj rzeczy w kimonach czy bez znaczy. No i już tu mam kontrolę. Teraz popatrzcie, on się odpycha ode mnie, bo on nie będzie chciał, żebym ja go przyległ. Bo jeżeli ręce weźmie, nie na tych rąk, od razu pójdę do dołu, tak? Jeżeli tu będę, patrz. A mnie jest teraz głębiej kontrolował, to tu już teraz nie zejdę na dół, tak? Tu już będę się kombinował. No nie będę kombinował, to moja noga wchodzi na jego biceps. Hop, tak bym robił albo taki slider, tak? Noga lekko pod kątem, klęczę. Tak, teraz kontroluję. On mnie dalej odpycha, bo jeżeli mnie nie będzie odpychał, to oczywiście schodzę, już mam kontrolę, tak? Ale on odpycha, nie chcę mi dać zejść. Mój łokieć do środka, na biceps, do ziemi. Zjeżdżam do góry, bo tu nie ma siły, tak? Teraz mogę tu przejechać do pozycji. Przejdę do ziemi, tak? Mogę też od razu zaatakować do sprola. Co dzisiaj będziemy robić, tak? Jestem tu i teraz moje nogi do tyłu. Tak? Są ludzie, potem atakować. Jeszcze raz. Zapomnę pająka teraz. Tak? Wycofuję się. Do środka. Do uchwyty. Podaję sobie na krzyż. Moją rękę na krzyż, tak? Idę. Hop, hop. Łapuję jedną nogę. Kontroluję. Schodzę niżej. Schodzę niżej. Mogę zapaść tu. Już tu teraz prawie, że mi nogami nie zagrozi. Noga na biceps. Top. Przyklękam. Spycham je. Hop. Hop. Tu cały czas trzymam. I teraz albo tu. I teraz tu trzymam, przechodzę do dosiadu. Albo tu. Albo jestem tutaj. To tutaj. Okej? Próbujemy. Raz, dwa, trzy.